do hymnu państwowego.
Witam panią Annę Burkę, prezes Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej. Witam pana Janusza Paszkowskiego, prezesa Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy. Witam panią Katarzynę Kazimierską, reprezentującą Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy Oddział Lublin. Marcina Kwietnia, redaktora magazynu Tęcza Polska. Witam panią Genowewę Smyk, wieloletnią opiekunkę Spółdzielni Uczniowskiej. Witam pana Mariusza Radosa, przewodniczącego Rady Rodziców Gimnazjum nr 2. Witam pana Mirosława Gajewskiego, wiceprezesa Banku Spółdzielczego w Lubartowie. Witam pana Janusza Pożaka, a jest. Witam koleżanki i kolegów lubartowskich instytucji, placówek oświatowych i szkół. Witam panią Barbarę Walczak, zastępcę dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1. Witam pana Mariana Robera, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3. Witam pana Krzysztofa Sicia, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4. Zastępcę dyrektora Gimnazjum nr 1 w Lubartowie. Witam panią Grażynę Szafrańską, dyrektora Gimnazjum w Niedźwiadzie. Witam przyszłego gospodarza tych obiektów, panią Halinę Zdunek, dyrektora drugiego liceum ogólnokształcącego. Przedszkola nr 1. Witam panią Teresę Kozior, dyrektora przedszkola nr 2. Witam panią Bożenę Stachor, dyrektora przedszkola nr 4. Witam panią Zytę Kozień, wicedyrektora przedszkola nr 4. Panią Urszulę Szwed-Jednowóz, dyrektora przedszkola nr 5. Witam panią Martę Migal, dyrektora szkoły muzycznej. Witam panią prezes Spółdzielni Uczniowskiej Karmelka, panią Artykę. Prosimy tutaj. Witam pana Jakuba Rubleckiego, radnego Rady Miasta Lubartu, który dołączył do nas w tej chwili. Witam. A jeszcze pan Sysa jest. Witam pana dyrektora Sysę, dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Witam uczniów, rodziców, wszystkich, którzy dzisiaj przybyli na obchody 90-lecia Spółdzielczości Uczniowskiej w Lubartowie. Spółdzielczość Uczniowska w Lubartowie swą działalność datuje na lata 20-20 wieku. Rys historyczny przedstawiający rozwój Spółdzielczości Uczniowskiej w Polsce przedstawi pani Barbara Kukier. Historia Spółdzielczości Uczniowskiej liczy już ponad 100 lat i jest ściśle związana z rozwojem ogólnego ruchu spółdzielczego w Polsce, który sięga XIX wieku, czyli czasów, kiedy Polska była pod zaborami. Idea wspólnej pracy dla wspólnych korzyści, propagowana przez tak wybitne postaci jak Stanisław Staszic, Edward Abramowski czy Franciszek Sterczyk,
została przyjęta, czy przejęta została przeniesiona na grunt szkolny. Najtrafniej cele spółdzielczości uczniowskiej określił Jan Wolski, który pisał: wychowuj twoje dzieci na świadomych, zaradnych i twórczych kooperatystów, ażeby gdy dorosną, żyły w społeczeństwie sprawiedliwiej, lepiej i szczęśliwiej niż my żyjemy. Pierwsza spółdzielnia uczniowska na ziemiach polskich powstała w 1900 roku z inicjatywy Jadwigi Dziubińskiej w Pszczelinie koło Warszawy, czyli w Zaborze Rosyjskim. Początkowo rozwój ruchu spółdzielczego był bardzo utrudniony, ponieważ warunki zaborów uniemożliwiały taką działalność. Po 1905 roku nastąpiło pewne złagodzenie przepisów i Polacy mogli zakładać stowarzyszenia i organizacje. Właściwie do wybuchu I wojny światowej powstało 8 spółdzielni uczniowskich. Prawdziwy rozwój ruchu spółdzielczego nastąpił po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku. Życie w warunkach niepodległego państwa, możliwość działania oraz sprzyjające ruchowi spółdzielczemu władze państwowe, które już w 1922 roku opracowały prawo dotyczące spółdzielni uczniowskich, ruchu spółdzielczego i spółdzielni uczniowskich, spowodowało, że w 20-leciu międzywojennym spółdzielnie uczniowskie bardzo prężnie się rozwijały. Powstało ich około 8 tysięcy i działały w 30% szkół różnego typu. Czynnikiem sprzyjającym rozwojowi spółdzielczości w okresie międzywojennym było to, że opracowano między innymi poradnik dla spółdzielców autorstwa Romana Kluge, kooperatywa w szkole. Ponadto powstał instruktoriat dla spółdzielni uczniowskich, a od 1936 roku było wydawane czasopismo Młody Spółdzielca, do którego pisali tak znani autorzy jak Maria Dąbrowska, jak Janusz Korczak czy Gustaw Morcinek. Cieniem na dzieje narodu polskiego położyły się czasy II wojny światowej i czasy okupacji. Wtedy okupant niemiecki oczywiście zamykał szkoły, jednocześnie likwidując spółdzielnie uczniowskie. Wojnę przetrwało zaledwie kilkanaście spółdzielni uczniowskich. Po II wojnie światowej nastąpiły pozornie dobre warunki dla rozwoju spółdzielczości uczniowskiej. Nowe władze komunistyczne traktowały ruch spółdzielczy jako taką oddaną inicjatywę mas ludowych, ale trwało to bardzo krótko, bowiem już w 1947 roku przystąpiono do realizacji gospodarki centralnie planowanej, a w niej, jak wiemy, nie było miejsca na samodzielność, na autonomię. Dlatego też do 1955 roku zostały zlikwidowane spółdzielnie uczniowskie. Około 14 tysięcy spółdzielni zlikwidowano, które skupiały aż 1,5 miliona członków. Pewne ożywienie w ruchu spółdzielczym nastąpiło po 1956 roku. Wtedy zaczęły powstawać na nowo spółdzielnie uczniowskie i dość prężnie zaczęły działać. W latach 70. mieliśmy spółdzielnie uczniowskie działające w zasadzie, czy równające się spółdzielniom we Francji czy w Wielkiej Brytanii. Docenione to zostało w tym ruchu międzynarodowym spółdzielczym tym, iż w 1979 roku delegacja spółdzielni uczniowskich z Polski została zaproszona na pierwsze międzynarodowe sympozjum spółdzielni szkolnych w Paryżu. Spółdzielnie uczniowskie w latach 70., tu może taka ciekawostka, oprócz prowadzenia sklepików uczniowskich, prowadziły wiele innych działań, takich jak na przykład organizowanie hidroligatorni, działały wytwórnie zabawek, działały nawet zakłady fryzjerskie przy szkołach, a więc była to szeroko zakrojona działalność. Po przeobrażeniach ustrojowych 1989 roku sytuacja uległa nieznacznemu pogorszeniu. Na pewno wskazują na to
dane statystyczne, bowiem w 1990 roku doliczono się zaledwie 3000 spółdzielni uczniowskich. W zestawieniu z latami poprzednimi działało ich 18 tysięcy. Wobec tego w 1993 roku podjęto decyzję o powołaniu Fundacji dla Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej w Krakowie. Fundacja ta działa po dzień dzisiejszy i jej głównym celem i założeniami było i jest nadal prowadzenie wspierania spółdzielczości uczniowskiej, organizowania kursów, szkoleń dla instruktorów, dla opiekunów, a także oczywiście materialne wspieranie spółdzielni uczniowskich. Fundacja organizuje również konkursy. Do najbardziej znanych należy konkurs dla rozwoju spółdzielczości uczniowskiej w kraju, czy konkurs propagujący zdrowy styl życia, zdrowa przyroda, zdrowy człowiek, zdrowa żywność, zdrowy człowiek, czy konkursy dotyczące szkolnych kas oszczędnościowych. Mankamentem obecnie działających spółdzielni uczniowskich jest brak rozwiązań prawnych dotyczących ruchu spółdzielczego. Okazuje się, że po 1989 roku złożono wiele projektów ustaw dotyczących ruchu spółdzielczego i w tym również szkolnego, jednak wszystkie one kończyły swój żywot gdzieś tam w komisjach sejmowych czy w parlamentach poprzednich kadencji. Życzylibyśmy sobie, aby Sejm obecnej kadencji pochylił się nad problemem ruchu spółdzielczego i oczywiście naszego ruchu spółdzielczego uczniowskiego, opracował wreszcie jednolitą ustawę dotyczącą ruchu spółdzielczego, tak by nasi spółdzielcy mogli swobodnie pracować, działać i rozwijać swoją działalność. Tego życzymy wszystkim spółdzielcom. Dziękuję. Nadrobić pewną gafę. I powitałem mojego nauczyciela historii, który uczył mnie w liceum, obecnie kolegę, dyrektora biblioteki miejskiej. Witam pana Adama Podlubę. Jubileusz jest dobrą okazją, by sięgnąć do historii, przejrzeć stare kroniki, uporządkować dokumenty, odkurzyć zdjęcia, podsumować pewien etap. Wykonaliśmy to zadanie bardzo sumiennie i efektem tej pracy jest wydana przez nas publikacja. Książka ta przedstawia historię spółdzielczości uczniowskiej w Lubartowie od lat 20. XX wieku oraz działalność spółdzielni uczniowskiej Karmelka, Szkoły Podstawowej nr 2, Gimnazjum nr 2. Publikacja jest bogato ilustrowana. Zawiera wiele pamiątkowych zdjęć, ciekawostek, cytatów. Wierzymy, że będzie to wartościowa lektura nie tylko dla pasjonatów historii spółdzielczości i dziejów naszego miasta. Wiadomo, że statek bez sternika daleko nie popłynie. W spółdzielni uczniowskiej takim sternikiem jest prezes spółdzielni. Prezes wybierany jest na walnym zgromadzeniu spośród wszystkich członków spółdzielni. Poznajmy panią prezes spółdzielni uczniowskiej Karmelka, Annę Ławtykę, która w tym roku pełni tę funkcję. Szanowni zebrani, przyjaciele spółdzielni uczniowskiej Karmelka. Jestem niezmiernie wzruszona, że z okazji jubileuszu 90-lecia Lubartowskiej Spółdzielczości Uczniowskiej stoję tu przed Państwem, reprezentując Spółdzielnię Uczniowską Karmelka, która pod tą nazwą, w tym budynku szkoły, działa nieprzerwanie od 30 lat. Cieszę się, że w tak zacnym gronie, razem, możemy świętować ten piękny jubileusz. To, jaka Karmelka jest dzisiaj, jest efektem pracy i zaangażowania moich poprzedników, a także licznej rzeszy spółdzielców, którzy przez lata wkładali wiele serca w jej rozwój. Aktualnie spółdzielnia to nowoczesne przedsiębiorstwo szkolne, które bez kompleksów mierzy wysoko, odnosi sukcesy, ma bogatą historię utkaną różnymi wydarzeniami. Zielone światło zapalił nam dyrektor szkoły, pan Sławomir Stunek, który wspiera nas w podejmowanych działaniach, a my wierzymy, że jest nas dumny. Obecnie spółdzielnia liczy 74 członków, osoby o różnych temperamentach. Jak zwykła mawiać opiekunka Karmelki, pani Małgorzata Wysoczyńska, ludzi pozytywnie zakręconych, chętnych do pracy i działania. To dość spora grupa, która poprzez naukę i pracę zdobywa cenne doświadczenie, przy okazji wspaniale się bawiąc. Praca w spółdzielni przynosi nam wymierne korzyści.
Uczy pracy w grupie, odpowiedzialności za nią, samodzielności, podejmowania decyzji, szacunku do pieniędzy, mądrego inwestowania i myślenia o przyszłości. Wymaga od nas zaangażowanej i kreatywnej postawy, przejawienia własnej inicjatywy. Tworzymy zgraną grupę. Jesteśmy zauważani i doceniani nie tylko w naszej szkole, ale także w mieście, a nawet w całej Polsce. Czujemy się ważni i wyjątkowi pod każdym względem. Na pewno nie spoczniemy na laurach. Wierzymy, że kierując się słowami Henryka Elsenberga, życie stawia przed tobą wymagania na miarę sił, które posiadasz. Możliwy jest tylko jeden bohaterski czyn – działać. Będziemy realizować nasze cele i marzenia, a jednocześnie pisali dalsze dzieje Spółdzielni Uczniowskiej Karmelka. Dziękuję za uwagę. Szanowni Państwo, teraz pozwolę sobie jako szkole, jako że jestem nauczycielem, wywołać do odpowiedzi. Zaczniemy od pań, nie wiem, obie? Pani Lucyna Biskup i pani Ewa Sędzimierz. Szanowni Państwo, ja w imieniu pana burmistrza bardzo podziękuję za zaproszenie pana burmistrza, który niestety nie może być na dzisiaj, uczestniczyć w dzisiejszej uroczystości z uwagi na to, że uczestniczy w innym bardzo ważnym zgromadzeniu, ważnym dla spraw miasta. Dlatego też w dzień tak wielkiej uroczystości skierował do Państwa kilka słów, które pozwoli sobie odczytać w jego imieniu pani naczelnik. Dyrekcja Gimnazjum nr 2 imienia Henryka Sienkiewicza w Lubartowie, opiekunowie i członkowie Spółdzielni Uczniowskiej Karmelka, nauczyciele i uczniowie szkoły. Obchody 90-lecia powstania pierwszej w naszym mieście Spółdzielni Uczniowskiej oraz 30. rocznicy założenia Spółdzielni Uczniowskiej Karmelka to dobra okazja, aby złożyć najlepsze życzenia i gratulacje wszystkim zaangażowanym w sprawy spółdzielczości szkolnej. Uczniowska spółdzielczość jest doskonałym sposobem na kształtowanie postaw przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. Uczy pracy w grupie i odpowiedzialności za nią. Uczy samodzielności, podejmowania decyzji i szacunku dla pieniędzy. Szanowni Państwo, opiekunowie spółdzielni. Wśród wartości, których przez lata uczycie młodych ludzi, członków uczniowskiej spółdzielczości, są m.in. samopomoc, solidarność i odpowiedzialność za siebie i innych. To bardzo ważne we współczesnym świecie, gdzie nieraz zatraca się idea wspólnotowości i sprawiedliwości społecznej. Uczennice i uczniowie, członkowie Spółdzielni Uczniowskiej Karmelka, działalność Spółdzielni Uczniowskiej wymaga od Was kreatywnej i zaangażowanej postawy, podejmowania ciekawych inicjatyw i przedsięwzięć, realizowania nowych pomysłów. To sprawia, że stajecie się bardziej aktywnymi członkami społeczności szkolnej oraz daje nadzieję, że w przyszłości będziecie świadomymi i odpowiedzialnymi obywatelami naszej ojczyzny. W imieniu władz miasta Lubartów dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczyniają się do rozwoju spółdzielczości szkolnej w naszym mieście. Słowa uznania kieruję w szczególności do opiekunów i członków Spółdzielczych Uczniowskiej Karmelka przy Gimnazjum nr 2 w Lubartowie. Życzę Wam dalszego rozwoju, nowych ciekawych pomysłów i realizacji zamierzeń. Z poważaniem burmistrz miasta Lubartów Janusz Bodziacki. Składam ten adres na ręce pana dyrektora, a także prezent w postaci statuetki, którą chcemy wręczyć na ręce pani prezes Spółdzielni Uczniowskiej w Lubartowie. Kochani, nie byłabym sobą, gdybym nie potrąciła też takiego wątku osobistego. Uświadomiłam sobie, oglądając ten film, nie powiem ile lat temu, że ja również, bo jestem absolwentką Szkoły Podstawowej nr 2, w tejże Spółdzielni Uczniowskiej pracowałam, a więc niejako mogę traktować, że jest to także mój jubileusz. Dziękuję bardzo. Proszę, chyba też w parze czy oddzielnie? W parze.
panią Annę Burkę i pana Janusza Miszczanskiego. Thank you.
chciałam podziękować Asi i wszystkim osobom, które przyczyniają się do rozwoju tej spółdzielni uczniowskiej i złożyć jeszcze podziękowania raz na ręce pani Małgorzaty i pana dyrektora za krzewienie idei spółdzielczości w środowisku szkolnym. Mogę prosić pani Małgorzatę.
panią prezes Annę Bułkę i pana prezesa Janusza Paszkowskiego również za życzliwość, za pomoc. No i nie oszukujmy się, za promocję naszej spółdzielni również pragniemy podziękować. To jest prawda. Spółdzielnia Uczniowska Karmelna działała w szkole podstawowej, następnie z chwilą, kiedy powstały gimnazja, przejęło gimnazjum numer 2 i tak się złożyło, że zarówno w szkole podstawowej, jak i w gimnazjum pracowała wieloletnia opiekunka pani Genowefa Smyk. Bardzo poproszę panią Smyk. Pani również chcemy podziękować za te lata, które pani spędziła w tej szkole, oraz tej szkoły i za działalność na rzecz spółdzielni. Dziękujemy. Drugim opiekunem w tym okresie był pan Grzegorz Trąbka, nieobecny dzisiaj. Obecny opiekun to pani Małgorzata Wysoczyńska. Proszę bardzo. Proszę jeszcze zostać chwileczkę, pani Małgorzato. Wiadomo, dyrektor zbyt wiele nie może wobec nas tych pracowników, ale dysponuje jeszcze pełną pulą pieniążków, także z okazji 90-lecia spółdzielczości uczniowskiej w Lubartowie przyznaję pani Małgorzacie Wysoczyńskiej nagrodę dyrektora szkoły za działalność, za zaangażowanie kolegów. Tak jak już powiedziałem, następnie gimnazjum reforma oświaty wprowadzona w ostatnim roku wygasza gimnazja. Uchwała Rady Miasta gimnazjum nr 2 zostanie przeniesione do szkoły podstawowej nr 3. Ostatnio też wielokrotnie zadawane jest pytanie, co dalej ze spółdzielnią. Mam nadzieję, że spółdzielczość uczniowska w Lubartowie będzie się rozwijała. Jest taki trend ostatnio, że powstaje bardzo dużo spółdzielni w całym kraju. Począwszy od Warszawy do tutaj region wschodni, powstają nowe spółdzielnie. Gościliśmy w ubiegłym tygodniu delegację z innych szkół, którzy podpytują nas, jak my to robimy, jakie są procedury. Mam nadzieję, że w lubartowskich szkołach powstaną takie spółdzielnie. A żeby to ułatwić, mamy przygotowane dla dyrektorów szkół podstawowych i liceum odpowiednie poradniki, które w tym momencie chcemy wręczyć. Proszę dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 1, panią Walczak, Szkoły Podstawowej nr 3, pana Bobera, Szkoły Podstawowej nr 4, pana Krzysztofa Sidzia, panią dyrektor drugiego liceum ogólnokształcącego. A ja mam tutaj dyrekcję. Jeszcze poczekam. Jeszcze piosenko, proszę bardzo, z prośbą. Pani Halina Zdunek, proszę bardzo. Pan Krzysztof Sić i pan Marian Bobek. Mam nadzieję, panie dyrektorze, że pan wygospodaruje w szkole salę gimnastyczną, żeby ten sklepik był taki jak największy. Dziękujemy ślicznie. Pani dyrektor prosił. Szanowni Państwo, drodzy spółdzielcy, ja bardzo, bardzo gorąco dziękuję za zaproszenie na ten wspaniały jubileusz. Gratuluję 90-lecia, 30-lecia. Gratuluję wszystkich sukcesów. Oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, że działalność spółdzielni uczniowskiej to są całe godziny, tygodnie, miesiące, a potem lata ciężkiej pracy, nie tylko opiekunów, ale tak.
także i uczniom. Tego wszystkiego gratuluję. Jestem przekonana, że ta tradycja w Bartowie nie zginie, że będziemy mogli obchodzić kolejne jubileusze. Na ręce pani prezes chciałabym taki drobny upominek przekazać, ponieważ spółdzielnia Karmelka także propaguje zdrowy styl życia. Była asystentka, skończyła tą szkołę chyba 11 lat temu, pani Karolina Rojek.
Kozielski, radny Rady Miasta Lubartu. Szanowni Państwo, oprócz tego, że jestem radnym, na co dzień pracuję w Urzędu Wsparcia Ekonomii Społecznej w Basinie Kubatowie. I powiem szczerze, że wielokrotnie koledzy z całej Polski, którzy się spotykamy, pytają mnie, w jaki sposób wspieracie tą wspaniałą spółdzielnię uczniowską Karmelka w Lubartowie, że tak świetnie funkcjonuje. Ja im odpowiadam, że mogę ich wspierać, więc nawet nie sobie radzą, że mogą wspierać nas i was również. Proszę Państwa, jest tak, że czas gimnazjum numer 1, jak wydaje się, dobiega do końca pokoju w tych murach. Przepraszam bardzo, ale jak widzimy po napisie, to nie jest trend. 90 lat ciężko mówić o jakimś trendzie, to raczej jest stałość w historii Lubartu, jeżeli chodzi o spółdzielczość uczniowską. I mam nadzieję, bo spółdzielnia to nie tylko majątek, nie tylko miejsce, przede wszystkim ludzie, którzy mają dobrą kulturę, potrafią się ze sobą dogadać, współpracować, działać dla wspólnego dobra. Mam nadzieję, że ci ludzie, uczniowie tej szkoły, członkowie spółdzielni uczniowskiej, przyniosą tą ideę w miejsca, gdzie trafią do szkół, do gimnazjalnych, a teraz do szkół średnich. Proszę Państwa, spółdzielnia uczniowska jest członkiem takiej wielkiej rodziny, która nazywa się ekonomia społeczna. Ekonomia społeczna to nic innego jak osiąganie celów społecznych za pomocą instrumentów gospodarczych. Jest to nauka współpracy i pracy dla wspólnego dobra. Dlatego pozwolicie Państwo, że na ręce Pani Prezes wręczę ten bukiet żonkili. Nieprzypadkowo żonkili, dlatego żebyśmy wszyscy pamiętali, że na bliższą niedzielę mamy w Lubartowie akcję, która nazywa się Pola Nadziei. Jest to zbiórka pieniędzy na inne lubartowskie stowarzyszenie, na hospicjum i gorąco Państwa zachęcamy do pomocy. Dziękuję. Przez wszystkie lata działalności spółdzielni uczniowskiej w szkole kolejne roczniki poznawały zasady funkcjonowania organizacji. Liczne grupy uczniów angażowały się w pracę na rzecz Karmelki i społeczności szkolnej. Co im dało takie doświadczenie? Jakie mają wspomnienia z tamtych lat? Może sobie nam o tym opowiedzą. Poproszę o zabranie głosu absolwentów szkoły Karolinę Borówkę i Barbarę Przysiadłą. Szanowna dyrekcja, drodzy nauczyciele, zaproszeni goście, koleżanki i koledzy. Na początku chciałam się serdecznie podziękować za zaproszenie i chcę powiedzieć, że udział w tak ważnym wydarzeniu, jakim jest 90-lecie Spółdzielczości Uczniowskiej Lubartowej, jest dla nas wielkim zaszczytem. Jubileusz ten jest dla nas okazją do wspomnień, które zawsze pozostaną w pamięci. Moja przygoda z Karmelką rozpoczęła się wraz z rozpoczęciem nauki w murach właśnie tej szkoły, czyli 7 lat temu. Oczywiście, jak wiadomo, w szkole nauka jest na pierwszym miejscu, ale ważne jest także, aby chcieć robić coś więcej, bo to zawsze obozuje w przyszłości. Praca w Karmelce była naprawdę niesamowitym doświadczeniem. Myślę, że dla nas, młodych ludzi, była to prawdziwa lekcja odpowiedzialności. Karmelka na pewno nauczyła nas także pracować w zespole, podejmować właściwe decyzje, a także pozwoliła odkryć wiele wcześniej skrytych talentów. My, Karmelkowicze, zawsze tworzyliśmy zgraną grupę, która była otwarta na wszelkie inicjatywy. Do dzisiaj w pamięci nie wspominamy te wszystkie nasze wspólne organizowane wyjazdy, walki z panią Małgosią Fileleją, kuligi, wycieczki rowerowe i wiele, wiele innych. Myślę, że to było coś innego i patrząc z perspektywy czasu bardzo wartościowego. Jestem niezmiernie wdzięczna pani Małgosi, która całym sercem dba o to, aby Karmelka tak wspaniale prosperowała i dawała uczniom tyle radości. Myślę, że taka inicjatywa jest dla szkoły na pewno powodem do dumy. Wam, koleżanki i koledzy działający w Karmelce, życzę tak wspaniałych wspomnień, jak te, które my nosimy do tej pory w naszych sercach i myślę, że które pozostaną z nami jeszcze na długie, długie lata. Na zakończenie chciałyśmy w imieniu wszystkich byłych członków Spółdzielni Uczniowskiej Karmelka chciałyśmy serdecznie podziękować pani Małgorzacie Sączyńskiej za to, że przez te
wszystkie lata wspierała nas i motywowała na udział. I teraz możemy wybierać to wyjaśnić na tę sprawę. Dziękuję. Młodych ludzi z Ubartowskiej Spółdzielni Uczniowskiej Karmelka.
Z okazji 90. rocznicy działalności spółdzielczości uczniowskiej w Wybartowie przeprowadzone zostały dwa konkursy. Konkurs plastyczny oraz konkurs wiedzy o spółdzielczości. O podsumowanie konkursu i przedstawienie wyników proszę panią Małgorzatę Wsoczyńską. Nagrodę będzie wręczać prezes spółdzielni uczniowskiej Anna Wteta oraz dyrektor gimnazjum nr 2 Sławomir Zunek. Jest mi bardzo miło przedstawić wyniki od tych dwóch konkursów. Pierwszy z nich to konkurs wiedzy o spółdzielczości. Skierowany był on do młodzieży naszej szkoły. Miał formę pisemną. Jego celem była popularyzacja wiedzy o historii, tradycjach i dorobku szeroko pojętej polskiej spółdzielczości. Zakres tematyczny konkursu w związku z tym był dość szeroki. Mimo tej niełatwej tematyki z zadaniem tym świetnie poradziło sobie 40 gimnazjalistów, którzy zadziwili komisję konkursową swoją spółdzielczą wiedzą. Po sprawdzeniu prac komisja konkursowa w składzie pan dyrektor Sławomir Zunek jako przewodniczący i pani Małgorzata Wysoczyńska wyłoniła laureatów. Pierwsze miejsce zajęła Małgorzata Wolińska z klasy pierwszej B. Drugie miejsce zdobyły ex aequo Aleksandra Karwat z klasy pierwszej B i Katarzyna Krzyżanowska z klasy trzeciej B. Trzecie miejsce również ex aequo zajęły Anna Wtyka z klasy drugiej B i Adrianna Dados z klasy trzeciej B. Gratulujemy i proszę teraz o wystąpienie tych osób, a pana dyrektora Sławomira Zunka i o wręczenie dyplomów i nagród. Małgosia Wolińska, Ola Karwat. Patrzność, poczet sztandarowy.